Siemaneczko i z tej strony Elzard i co to odcinek rynkowy? No nie, nie jest to odcinek w sumie rynkowy Może ma powiązanie z rynkiem, ale znów pomęczymy troszkę operacje i inne rzeczy Bo dzieją się zmiany Zmiany też są w plikach i co jeden youtuber, albo wiem, fiako fajnego powiedział, że to może być coś, z, znaczy fajną taką tazę. Na winą swoją, że to może być szynka CS25, jako na 25-lecie, na przykład, że wiecie, że znaczy nie musi to być CS25, tylko powiedział, że po prostu na 25-lecie może być to nowa szynka, no nie? Ja tak sobie powiedziałem, może CS25, ale to co ciekawe, że nowa skrzynka, właśnie byłaby coś, takim, coś w tym stylu, jak ta. No i co wtedy, nowe kosy? Jakieś? No, kto wie. Na szybkim wstępie jeszcze Skin Smokey, najlepsza strona do wymiany swoich skinów. Link do strony w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzart przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ceny naklejek przy wymianie, więc wyjmiemy tutaj mnóstwo pięknych craftów ze stronki. Troszkę tego tutaj znajdziecie. Czy to kraftów do grania, czy nawet można sprzedać, jak trafi coś naprawdę drogiego. I do tego z moim kodem Elzart dostajecie dodatkowo 35% bonusu przy dołączeniu. Przy doładowaniu 1000 dolarów, 300 350 dolarów. Przy doładowaniu 100 dolarów, 35 dolarów. Dobra, więc tak, wracamy. Mamy troszkę rzeczy. Tutaj właśnie w pliszkach gry jakieś zmiany wprowadzone. I wiecie, no nie wiadomo kiedy to zostanie dodane. Ale, ale, ale to jest też również ciekawe. I jeszcze jedną rzecz, Fi, powiedział, to to, że również jak była ta skrzynka i minęło tam 20 lat, to skrzynka wleciała też nie w idealnym terminie. Czyli nie wleciała równo na, na 20-lecie, tylko tam później. Troszkę tak samo może być teraz, że jakieś zmiany. Plus, też Widz ten pisał, nie wiem, ile to jest na rel info, nie sprawdzałem tego, że właśnie tutaj oni coś tam zmieniali, ale ponoć. Coś tu było zbugowanego. No to może być info z fiuta tak naprawdę, ale mówię, ale mówię, może jest coś wspólnego Co tutaj mamy? Operacje, tak? Operacje, kiedy były wprowadzone ostatnie cztery czwartek, tak? Dzisiaj jest dzisiaj wiem, wrzucam ten film już jest piątek, ale... W USA jest 18, jest jeszcze czwartek, dlatego ten film lotuje też w takich godzinach i przepraszam Was, że ten film lotuje w takich godzinach, ale może z rana jak ja wstanę również, bo nie wiem, nie mam siły gdzie też czekać aż tak długo, poczekam chwilę, ale nie będzie też długo, więc wrzucam ten film, e, więc z rana jak wstanę może nie być operacji, więc w sumie to, e, to, to szkoda po prostu, no nie, ale zobaczymy. I to jest w Waszyngtonie oczywiście, no tutaj widzimy na no, różne godziny w Stanach, tak, no bo Stany są duże, Chicago 17, Los Angeles 15, więc to też tak... W sumie to nie wiem skąd z tym dokładnie z jakiego miasta bierze godzinę, no ale, nieważne. Eee, więc też ciekawa sprawa, jest jedna operacja, Broken Fang, które są dodane w czwartek. Generalnie w piątek pewnie też jest szansa, że mogą wprowadzić updata, no bo jakby, to jest tak powiedziane, że w czwartki, wtorki są często, środy coś dodają, ale... Tak szczerze mówiąc, to przecież... Czemu nie No przykład dodać w piątek, uznajmy. Jakby... Mogą to zrobić, to nie jest tak, że tak to jest niemożliwe, prawda? Więc mogą tak zrobić, mogą zaskoczyć. No, Valve lubi takie rzeczy robić, więc tutaj bym też się nie brał. E, plus, zmiany w plikach. No, A, mogą to być zmiany, które będą wprowadzone teraz, tak? I wszystko będzie teraz. Ale też z drugiej strony, no, ludzie mogą też to być zmiany, które będą wprowadzone później, tak? Później, o co mi chodzi? No, że to jest, będzie update za jakieś 2-3 tygodnie, tak naprawdę jest planowany. Lub na jeszcze inny termin, wiecie o co chodzi? No, Valve nie dało oficjalnej zapowiedzi. Wiadomo, tutaj jest jakiś X tutaj sobie to sami, sami sobie trochę to promujemy, prawda? I tak się na to nakręcamy. No ale to jest wielka nadzieja dla Was, żeby ich kierka fajnie bardzo sobie tutaj poleciała do góry, jeżeli chodzi o statystyki wszystkiego i tak żeby sobie zarobili, jakby daje operacje czy coś to naprawdę Wam na tym dużo zarobiło. No i my też w sumie rynkowi gracze pewnie byśmy na tym dużo zyskali i zarobili przede wszystkim, no bo jednak market będzie fajnie żył. Więc co widzę, zapraszam na kanał do subskrybowania, do odcinków z inwestycji i nie tylko. No i fajnie byście byli. Kodzik Elzart też byłoby mi miło, abyście użyli, ale oczywiście nie, wy, nie nie wymuszą. Trzymajcie się, cześć, cześć, życzę Wam miłego dnia.